S.W. Media, Daily News. Rasistowski atak na Syryjczyków w centrum Wrocławia. Rasistowski atak na Syryjczyków w centrum Wrocławia. Zatrzymany Polak to wrocławianin w wieku 23 lat. Drugim z zatrzymanych jest 28-letni Ukrainiec. To w banie ci mkreskaczyzni wyzywali i grozili dwóm Syryjczykom. Obaj sprawcy byli pijani. Do rasistowskiego ataku doszło około godziny 5 w centrum Wrocławia, w pobliżu kreska ulicy Ruskiej. Do zatrzymania doszło w wyniku szybkiej i skutecznej interwencji wrocławskich policjantów, którzy zauważyli, jak dwaj obcokrajowcy z Niewa kreska ani przez nieznanych jeszcze wówczas sprawców informuje Onet Paweł Petrykowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju mów nienawiści i policja jest stanowcza w przypadku takich przestępstw. Obaj zatrzymani w związku z podejrzeniem o zniewa kreska a nie na tle narodowościowym, trafili u kreska do policyjnego aresztu, podkryla Paweł Petrykowski. Zniewa kreska a nie na tle narodowociowym zatrzymanym mkreskaczyznom mokreska a grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy, tłumaczy Paweł Petrykowski. Przypomnijmy, na początku tygodnia prezydent Wrocławia podpisał porozumienie o współpracy z Okręgów Rad Adwokackich w sprawie udzielania nieodbywatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw na tle narodowościowym. To efekt ostatniego ataku na studenta z Indii oraz Polaka, który stanął w jego obronie. Do napaści doszło przed tygodniem w rejonie przystanku tramwajowego na placu Dominikackim. Trzej mkreskaczyzni w wieku od 20 do 23 usłyszeli u kreska prokuratorskie zarzuty w tej sprawie. Dwóm z nich grozi do 3, a jednemu do 5 lat więzienia.